Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tak, dzisiaj jest sobota 32 tygodnia zwykłego. Tak, i dzisiaj rozpoczynamy lekturę 18 rozdziału świętego Łukasza. Już wczoraj skończyliśmy rozdział 17, tylko właśnie ciągle trzeba pamiętać, że ten podział na rozdziały jest umowny. To nie jest wewnętrzny podział Pisma Świętego, że Pismo Święte dzieli się jedynie na księgi. Właśnie księgi, że jest na przykład Ewangelia według świętego Mateusza, według świętego Marka, według świętego Łukasza, według świętego Jana. Natomiast wewnętrzny podział tych ksiąg, to znaczy podział na rozdziały, na wersy, to jest wtórny i zupełnie młody. I że trzeba jakby nie do końca to traktować, że jak się kończy jakiś rozdział, no to w ogóle się kończy jakaś myśl, jakaś akcja, jakaś scena i że to ten następny rozdział to już w ogóle się zaczyna coś zupełnie nowego. To jakby trzeba trochę na to uważać, że ten podział na rozdziały i na wersy to raczej służy nie temu, żeby jakby to powiedzieć, dzielić myśli i sceny, tylko bardziej służy temu, żeby znaleźć szybko odpowiednie miejsce w Biblii, tak, to temu służy. Natomiast właśnie niestety nas to troszeczkę czasami zwodzi. Na przykład jak czytamy książkę i kończy się jakiś rozdział, zaczyna następny, to zazwyczaj to jest związane z jakimś przeskokiem, że kończy się jakaś akcja, jakiś wątek zostaje zamknięty, że następuje jakaś zmiana właśnie miejsca, czasu, sytuacji, osób, prawda, i że zaczyna się od nowego rozdziału coś zupełnie nowego. Natomiast w Piśmie Świętym tak nie jest. Pismo Święte, te księgi były pisane jednym ciągiem i autor biblijny zasadniczo nie wprowadzał żadnych podziałów. Jedyny taki znany mi przykład, który przychodzi mi na myśl, który jakoś tam kojarzę, no to właśnie święty Łukasz, że on wyraźnie uważał, że napisał dzieło w dwóch tomach i to się pojawia ta myśl świętego Łukasza na początku jego Ewangelii, na początku dziejów apostolskich właśnie, że jakby on od początku wygląda na to, że planował właśnie dzieło w dwóch tomach i zmiana między tomami polega, powiedzmy, na tym, w uproszczeniu, że pierwszy tom dzieła Łukaszowego, czyli Ewangelia, opowiada o wędrówce Jezusa, natomiast drugi jego tom opowiada o wędrówce Kościoła. Tak powiedzmy, można w uproszczeniu pokazać różnicę między tymi tomami, aczkolwiek w tej wędrówce Kościoła cały czas jest pokazany przez Łukasza, Jezus, nie? Który cały czas jest obecny w historii Kościoła, działa, jest żywy, prawdziwy. I że właśnie ci, którzy reprezentują Kościół w dziejach apostolskich, prawda, apostołowie, a szczególnie święty Paweł, bo chyba najwięcej miejsca tam właśnie jest poświęcone świętemu Pawłowi, bo wydaje się, że Łukasz towarzyszył nawet w niektórych podróżach świętemu Pawłowi. Nie, że oni mają bardzo wysoką świadomość, że to sam Jezus ich prowadzi, to sam Jezus działa przez nich, głosi swoje słowo, dokonuje znaków i tak dalej. Właśnie, więc to jest jedyny taki znany mi podział zamierzony przez autora biblijnego, to właśnie te dwa tomy Łukasza, czyli Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Natomiast zasadniczo pozostali autorzy biblijni to nie pisali swoich ksiąg z jakimś tam podziałem. I ten podział właśnie na rozdziały i wersy jest wtórny, nie jest kanoniczny, to znaczy nie należy do tekstu Pisma Świętego, te numerki nie należą do tekstu Pisma Świętego i właśnie nie jest, jakby to powiedzieć, bezwzględny w takim sensie, jak na przykład rozdziały w jakimkolwiek innym dziele, nie? Że właśnie trzeba widzieć tu kontynuację pewnej myśli, a nie przerwę. Kiedy się zmienia rozdział, właśnie, no może przydługi ten wstęp, ale chciałem to wyjaśnić, nie? Bo często się popełnia taki błąd przy lekturze Pisma Świętego, że się odrywa fragmenty między sobą, w szczególności właśnie kiedy się zmienia rozdział, to bardzo łatwo nam przychodzi podświadomie jakoś rozrywać myśl biblijną, ona wcale nie jest rozerwana. No więc wędrujemy do 18 rozdziału Łukasza,
wiersze od 1 do 8, aczkolwiek z tyłu głowy warto mieć to, co jest do tej pory mówił właśnie o nadejściu Królestwa Bożego i o tym właśnie, że najważniejsze nie jest wypatrywanie tego Królestwa, przeskakiwanie z kwiatka na kwiatek, gonienie za każdą tą atrakcją, tylko właśnie najważniejsze jest, żeby po pierwsze wchodzić w tak głęboką z Nim relację, prosić o tą relację, że ta relacja przekłada się na to, żeby Jezus był w stanie mnie prowadzić w mojej codzienności i drogą, którą zamierzył mnie Ojciec, która ma mnie uformować. Właśnie tak jak to w drodze doznali uzdrowienia 10 trędowatych, że zobaczcie, cała ta wypowiedź Jezusa i to pouczenie o Królestwie Niebieskim, o Jego nadejściu, o tych wszystkich mechanizmach, to jest zakorzenione po pierwsze w tym wydarzeniu. Wydarzeniu z tymi 10 trędowatymi, którzy dali się poprowadzić słowu Jezusa i w tej wędrówce, w tym prowadzeniu, w drodze doznali uzdrowienia, uzdrowienia w drodze. I my też jesteśmy uzdrawiani, rodzeni, przekształcani, ukształtowani na obraz i podobieństwo Boga w drodze. Tylko życzę z tym, żeby w tej drodze prowadziło nas żywe słowo Ojca, żebyśmy po pierwsze przygnęli do Jezusa, tak przygnęli do żywego słowa Ojca, żeby rzeczywiście ono było w stanie nas prowadzić, żebyśmy szli za Jezusem. I o to trzeba prosić, prosić o relację. Bo prawdę mówiąc, wiecie, ja myślę o tym często, że tak naprawdę jak się zapytać, jakiej relacji Jezus od nas chce, co to za relacja, co to znaczy uchwycić Go za rękę i iść każdego dnia razem z Nim, jak to zrobić, to właściwie my jesteśmy bezradni w odpowiedzi na te pytania, bo te pytania dotyczą rzeczywistości tak głębokiej, tak wewnętrznej w nas, że my nie mamy tam tak naprawdę dostępu i tak naprawdę to możemy tylko to prosić, prosić o relację, prosić, zawierzać Jezusowi, prosić: Jezu, Ty mnie prowadź dzisiaj, Ty się wszystkim zajmij. Maryjo, pomóż mi. Pomóż mi trzymać za rękę Jezusa, cokolwiek to znaczy, ale ja chcę iść z Jezusem, chcę, żeby Jezus mnie prowadził. Nie potrafię tego zrobić, ale Ciebie, Jezu, proszę, żebyś Ty to robił. Żebyś Ty to zrobił, to, czego ja nie potrafię, czego ja tak naprawdę do końca nie rozumiem. No, oczywiście wydaje się, że pytanie, że odpowiedź jest prosta, że Jezus chce relacji miłości, no, ale co to jest miłość? Bóg jest miłością, kto z nas zna Boga? To nie znaczy, że my nic nie wiemy. My się uczymy tej miłości, my ją poznajemy, my ją odkrywamy, ale ciągle widzimy ją niejasno, jakby w zwierciadle właśnie. Także tu trzeba się strzec skrajności agnostycyzmu, ale też strzec skrajności właśnie wszystko wiedzenia. I tu trzeba do końca polegać na Jezusie. Tu właśnie o to chodzi, żeby do końca polegać na Jezusie. No i teraz Jezus mówi dalej o tej wędrówce, co jeszcze będzie nam potrzebne właśnie w tej wędrówce życia, w tej wędrówce, w której doświadczamy tak naprawdę już obecności Królestwa, bo to Królestwo jest obecne właśnie w tym wszystkim, co jest nam potrzebne w wędrówce przez życie. Że to Królestwo nie jest rzeczywistością statyczną, to Królestwo przejawia się w tym, że Bóg troszczy się o wszystko, co ja potrzebuję do tego, żeby wędrować. Do tego, żeby wędrować i do tego, żeby w drodze odkrywać, że dokonuje się moje uzdrowienie, dokonuje się, nie? Że Bóg tak planuje moje życie, żeby w drodze dokonywało się moje uzdrowienie. No i co mi jeszcze będzie w drodze potrzebne? I teraz posłuchajmy. Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić, nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję, ani z ludźmi się nie liczę, to jednak ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, aby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? No więc co nam się w drodze przyda? No tak jak Jezus mówi, przyda się, tak jak święty Łukasz bardzo wyraźnie tytułuje, wprowadza nas w tą przypowieść Jezusa, nie? Że przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić, nie ustawać.
co nam się w drodze przyda. Nieustanna modlitwa, nieustanne wołanie do Boga, dniem i nocą wołanie do Boga. Właśnie, według Jezusa w tej drodze przyda nam się modlitwa, tak? Właśnie dlatego, że my sami nie potrafimy wytrwać w relacji z Jezusem, nie potrafimy wytrwać przy Jego prawdzie, nie potrafimy wytrwać w jedności z Nim i tak dalej. I potrzebujemy nieustannie o to prosić, bo ciągle nas coś zwodzi. Właśnie, ciągle nas coś zwodzi. I właśnie, co Jezus pokazuje w tej dzisiejszej przypowieści? No w takiej wersji bezpośredniej, to co mi przychodzi na myśl, o czym ta przypowieść do mnie mówi, że zobaczcie, Jezus bardzo podkreśla, że ten sędzia to jest ktoś, kto się nie liczy ani z Bogiem, ani z ludźmi. Właśnie to, że się Boga nie bał, to w języku Żydów właśnie znaczy, że w ogóle kompletnie nie liczył się z Bogiem, z tym, że w ogóle Bóg istnieje, że Bóg dał jakieś prawa, jakieś przepisy, że Bóg o czymś powiedział, no w ogóle nic. Jakby ta cała rzeczywistość Boga dla niego nie istnieje, on w ogóle żyje tam sobie po swojemu, go nic nie obchodzi, nie obchodzą go też ludzie. Czyli jest jakby w ogóle zaprzeczeniem Boga. Nie, bo Bóg po pierwsze do końca kieruje się swoją miłością. Bóg nigdy nie zaprzecza sam sobie, czyli jakby w pewnym sensie w języku właśnie żydowskim, w języku Pisma Świętego, to trzeba powiedzieć, że Bóg boi się samego siebie. Że to właśnie banie się Boga to nie oznacza strachu w sensie dosłownym, tylko właśnie liczenie się z Bogiem, że ja właśnie chcę być prowadzony przez mądrość Boga, przez to, co pochodzi od Boga. Ja się dogłębnie z tym Bogiem liczę, no i liczę się z tym, co Bóg do mnie mówi. Liczę się z tym, jak On chce mnie prowadzić, liczę się z Jego Słowem, to są dla mnie wyznaczniki. Nie? No i pierwszy, który liczy się z Bogiem, to jest sam Bóg. Też Bóg nigdy nie zaprzecza sam sobie, zawsze się kieruje swoją miłością, prawda? No ten człowiek w ogóle się nie liczy z Bogiem, no kieruje się tylko swoim jakimś tam widzimisię i w ogóle się nie liczy z człowiekiem, prawda? A teraz się okazuje, że ta miłość Boga, że cała ta miłość Boga jest ukierunkowana na człowieka. Wszystko, co robi Bóg, to jest ukierunkowane na dobro człowieka, tak? Czyli Bóg cały jest zwrócony ku człowiekowi. Natomiast Jezus tutaj mówi właśnie, że nie liczył się z ludźmi. Właśnie, że on się nie zwracał ku ludziom, nie zwracał się, w ogóle nie zwracał się ku ludziom, nie zwracał uwagi na ludzi właśnie. Czyli w ogóle tam Bóg dla niego był rzeczywistością w ogóle nieistniejącą. Istnieje tylko moje widzimisię, no i że w ogóle nie zwracał uwagi na ludzi, tylko właśnie na siebie, na to, co mi wygodne, na to, co jest mi dobre, co mi się podoba, właśnie tylko ja istnieję, prawda? No i teraz co się dzieje z tym sędzią, który w ogóle no, jest zapatrzony tylko i wyłącznie w siebie? Jego w ogóle nic nie obchodzi, ani Bóg go nie obchodzi, ludzie go nie obchodzą, obchodzi mnie tylko właśnie to co ja chcę, to, co mi się podoba i moje zachcianki, moje tam różne inne rzeczy. Że jakaś wdowa do niego przychodzi i on jest umęczony tym przychodzeniem tej wdowy, no bo no, wolałby, żeby nie przychodził, bo mu sprawia kłopot. A w ogóle on ostatecznie mówi, że się zajmę tą wdową, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca, nie zadręczała mnie. To zadręczała mnie, to jest takie ładne greckie słowo hypopiadzo. Co to znaczy hypopiadzo? To dla Greków hypopiadzo to znaczyło, że jeżeli ja tobie hypopiadzo, to znaczy podbiłem ci oko, nie? I teraz masz sino oko, bo ja ci podbiłem, nie? Zrobiłem ci śliwę pod okiem. Hypopiadzo to dosłownie znaczyło właśnie walić pod oko, tak właściwie, nie? Żebyś tak z pięści, nie? Dać komuś pod oko, nie? I skutek jest taki, że go boli, że ma siniałe to oko, że bo... Przepraszam. Że ma śliwę pod okiem, nie? Czyli właśnie, że on jakby coraz bardziej doświadcza, że ta wdowa jest dla niego utrapieniem, kłopotem, zadaje mu jakąś, przepraszam bardzo, jak nie hałasy, jakieś tam stuki puki, to znowu jakiś kater się odzywa. W każdym razie, że ta wdowa jest dla niego utrapieniem, tam przychodzi, zawraca mu głowę, wręcz zadaje mu pewien rodzaj bólu. Nie? To go zaczyna boleć w ogóle, to włażenie tej wdowy w jego przestrzeń. No i tak jest z każdym egoistą niestety. Właśnie, że jakby drugi człowiek boli egoistę. Prędzej czy później to egoista cierpi z powodu drugiego człowieka, no bo właśnie ten drugi człowiek coś chce, ma jakieś swoje pomysły, coś czuje,
No nie jest mi ogólnie to wygodne, dlatego egoizm ostatecznie unika relacji. Nie? Ostatecznie egoizm nie lubi relacji, no bo relacja z drugim człowiekiem zawsze jakoś jest trudna i zawsze ten drugi człowiek jakoś mi strzeli pod oko. Nie? W tym sensie, że jakoś zawsze mnie tam zakłuje, zrani, zaboli w tej relacji. Nie? I teraz czym kieruje się ten sędzia? Że on właśnie no, nie chce tego całego kłopotu związanego z tą nową, tego zadręczania, tego bólu, która ona mu zadaje, właśnie tego bólu, że on doświadcza przez tą wdowę braku komfortu, komfortu rozumianego w ten sposób, żeby nic mi tu nie zakłócało właśnie tego mojego świadka, który sobie zbudowałem tak, jak mi pasuje. Nie? Że właśnie zobaczę, mam taką tendencję, żeby sobie budować wokół siebie taką przestrzeń dopasowaną do mnie, tylko że haczyk jest jaki, że ponieważ my jesteśmy chorzy, my wszyscy potrzebujemy uzdrowienia, to jak próbujemy budować przestrzeń, taki światek dopasowany do mnie, to jest automatycznie światek dopasowany do moich poranień, do mojej choroby, do tego, co chore we mnie. I dlatego ten światek jest chory. Dlatego ta rzeczywistość jest jakoś chora właśnie i dlatego ta rzeczywistość ma taką cechę, że nie jest w stanie przetrwać, bo od początku jest obarczona chorobą, chorobą, którą ja wnoszę w tą rzeczywistość, nie? Próbując rzeczywistość dopasować do siebie. No i zobaczcie, że my byśmy chcieli, żeby ludzie byli dopasowani, ja bym chciał, żeby ludzie byli dopasowani do mnie, to wtedy mnie nie boli obecność drugiego człowieka, dopóki on jest dopasowany do mnie w swoim funkcjonowaniu, zachowaniu, właśnie w tym wszystkim, co robi, nie? Jak jest dopasowany do mojego widzimisię, to mnie to nie boli, wręcz przeciwnie, mi pasuje. Natomiast jak się okazuje, że on się nie dopasowuje, to zaczyna mnie to boleć. Jeżeli coś właśnie w tej mojej rzeczywistości, która mnie otacza, nie dopasowuje się do mnie, to zaczyna mnie boleć. I właśnie ten ból zdradza pewną chorobę we mnie. Tylko że ponieważ my z tymi chorobami naszymi nie bardzo sobie potrafimy poradzić, to właśnie chcemy ukryć się. Chcemy właśnie, jak to powiedzieć, to tak jak w łóżku się kręcisz, obracasz, nie, żeby tak się ułożyć, żeby ci było wygodnie, komfortowo. Nie? I my tak chcemy uformować rzeczywistość, że nas nic nie bolało. No i teraz jakby pierwsze, co wynika z tej rzeczywistości, jakby pośrednio próbuje powiedzieć Jezus, chociaż to nie jest główny temat tej przypowieści, ale pośrednio jakby Jezus o tym mówi, że nie da się tak uformować rzeczywistości, żeby ona była dopasowana do wszystkich moich wewnętrznych pokrzywień, poranień, do mojej choroby. No bo wtedy rzeczywistość staje się chora, jak ma być dopasowana do mojej choroby i to nie ma szans przetrwać. I że wyjście nie jest właśnie w tym szukaniu rzeczywistości, która się dopasuje do mnie, a my bardzo często właśnie tak rozumiemy Królestwo Niebieskie, że to jest rzeczywistość dopasowana do mnie, że ostatecznie Królestwo Niebieskie będzie polegać na tym, że wszystko będzie dopasowane do mnie jak rękawiczka i mi tak wygodnie wreszcie będzie. Już nic się nie będzie boleć. Jezus mówi, nie, to nie tak. To absolutnie nie tak. Te bóle właśnie związane z doświadczaniem relacji, z doświadczaniem rzeczywistości zdradzają pewną twoją chorobę. I to nie rzeczywistość potrzebuje dopasowywać się do siebie, do ciebie, to ty potrzebujesz być leczony. To ty potrzebujesz być leczony, nie? Że wyjście nie jest w zbudowaniu rzeczywistości dopasowanej do mojej choroby, tylko wyjście jest w tym, żebym ja się dał wyleczyć. No to jest właśnie to taki dość ważny, trochę uboczny wniosek z tej dzisiejszej przypowieści, ale dosyć ważny, nie? Że zobaczcie, że my właśnie w poszukiwaniu Królestwa Niebieskiego i to sprawia, że my jesteśmy otwarci na to bez przerwy wyglądanie za tym Królestwem Niebieskim. Jesteśmy otwarci właśnie, żeby latać z miejsca na miejsce, bo może wreszcie tu będzie dobrze, może wreszcie tam będzie dobrze, w sensie takim, że wszystko się dopasuje do mnie. Jesteśmy gotowi właśnie zmieniać tak zwanych partnerów w naszych relacjach, bo może wreszcie znajdę kogoś dopasowanego do mnie. Tylko teraz pojawia się pytanie, dlaczego wszystko ma być dopasowane do mnie? Z jakiego powodu? Z jakiego powodu wszystko ma być dopasowane właśnie do moich poranień, do moich pokrzywień, do mojej choroby? Nigdy leczenie choroby właśnie nie polega na tym, że dopasowujemy wszystko do choroby. To leczenie choroby polega właśnie na tym, że człowieka wyprowadzamy z tej choroby, a nie, że pielęgnujemy tą jego chorobę, nie dopuszczamy do tego, żeby cokolwiek w tej chorobie się zmieniło, tylko wszystko dookoła zmieniamy.
Jezus mówi, jeżeli ciągle cię coś boli, kłuje, rani, to znaczy, że po pierwsze potrzebujesz ty leczenia. Ty leczenia. No niestety my właśnie postępujemy odwrotnie. No i teraz zobaczcie, co ten sędzia robi, że on doświadcza właśnie, że to nachodzenie wdowy, ta jej usilna prośba, że tego coraz bardziej boli, to coraz bardziej właśnie tego doświadcza jako tego hypopiadzu, właśnie tego walenia, że tak powiem, po oczach, nie, że to go coraz bardziej boli. On wpada na taki pomysł, dobra, to jest załatwię sprawę, on miał z głowy, przestanie mnie boleć. Że on jest zainteresowany tylko sobą, tylko tym, że go przestało boleć. No i podejmuje decyzję, żeby załatwić sprawę tej wdowy, nie dlatego, że ta wdowa jest dla niego ważna, tylko że on sam dla siebie jest ważny. Ja nie chcę, żeby mnie to wytrącało z równowagi, bolało, żeby mnie to dręczyło. Załatwię i tą sprawę, niech już zniknie z mojej rzeczywistości, niech mi nie przeszkadza. I właśnie dlatego Jezus mówi, no i słuchajcie, jak funkcjonuje ten niesprawiedliwy sędzia. Ważne, że Jezus go nazywa niesprawiedliwy. Że właśnie Jezus to potwierdza, że nie jest w ogóle, jakby to powiedzieć, odwrotnością Boga. Że on jako odwrotność Boga, nie, potrafi dać się przekonać ze względu na własne wygodnictwo. Żeby wreszcie się zająć tą wdową, załatwić i mieć ją z głowy, to mówi to, o ileż Bóg, który cały jest nastawiony na miłość do was, o ileż bardziej Bóg zajmie się wami, swoimi wybranymi, właśnie to dlaczego jest mówi swoimi wybranymi, nie, że to Bóg z całego stworzenia wybrał właśnie nas na swoje dzieci. I teraz jak mógłby ojciec nie wysłuchać wołania dzieci, które do niego wołają dzień i noc? Mówi Jezus, jeżeli ten niesprawiedliwy sędzia, ta odwrotność Boga, sędzia, który się w ogóle nie liczy z miłością, nie liczy się z innymi ludźmi, liczy się tylko ze sobą, ze swoim wygodnictwem, ze swoim egoizmem, jeżeli on w imię swojego wygodnictwa i egoizmu jest w stanie wreszcie ruszyć się z miejsca i tej wdowie pomóc, żeby wreszcie odzyskać sobie wygodnictwo, to o ileż bardziej ten, który nazwał się waszym ojcem, który wybrał was na swoje dzieci. Właśnie z całego stworzenia właśnie nas ludzi Bóg wybrał na swoje dzieci. To mówi to o ileż bardziej ten, który całą swoją miłość ukierunkował na was. Który cały, właśnie w Jezusie Bóg cały zwrócił się ku nam. Właśnie to, co robi sędzia. On się nie zwraca ku ludziom, nie zwraca uwagi na ludzi. A właśnie w Jezusie Bóg cały zwrócił się ku nam, cały jest dla nas, pokazał, że cały jest ku nam, do nas, dla nas. Że wszystko, co robi, to jest ze względu na nasze dobro, na nasze prawdziwe dobro. A dla chorego prawdziwym dobrem jest wyleczyć go. Wyleczyć go, nie? To Jezus mówi tylko, czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę w świecie, kiedy wróci. I to też daje do myślenia to pytanie, dlaczego Jezus pyta się o wiarę. Bo widzicie, jaki jest problem wdowy, jaki jest problem każdego z nas. Co to znaczy wiara? Dlaczego ten sędzia jest niesprawiedliwy? Tu w ogóle jest nagromadzenie słów, bo sprawiedliwość to jest dikaiosyne. Dikaios to jest sprawiedliwy, nie? Prawda? Dikezis to jest sprawiedliwość, dikaiosyne. Dikaios, nie? To wszystko jest związane ze sprawiedliwością. I teraz jest nagromadzenie takich słów, że ten cały sędzia jest adikos, niesprawiedliwy. Ta wdowa prosi ekdikezim, prosi o coś, co się nazywa ekdikezis. Ekdikezis. I ten przeciwnik, to ekdikezis jest przetłumaczone jako obrona. I ta wdowa chce być obroniona przed kim, kto się nazywa antidikos. Antidikos, nie? To jest przetłumaczone jako przeciwnik. Prawda? Więc jest nagromadzenie takich słów właśnie związanych z pojęciem sprawiedliwości, nie? Że jest sędzia niesprawiedliwy. Jest jakiś antidikos, ten przeciwnik wdowy, a co to znaczy antidikos? Ktoś, kto próbuje wciągnąć ciebie, przekabacić na jakąś inną sprawiedliwość. A co to znaczy dosłownie ekdikezis? To jest właściwie ekdikezis, to jest doprowadzenie do sytuacji, kiedy na nowo panuje sprawiedliwość. Nie? Ta nowo panuje sprawiedliwość. Ja doprowadzam do takiej sytuacji, żeby zapanowała sprawiedliwość. I ta wdowa chce uparcie wracać do sprawiedliwości, bo jest ktoś, kto ją próbuje wyciągnąć z prawdziwej sprawiedliwości i przenieść do jakiejś antysprawiedliwości, do jakiejś sprawiedliwości fałszywej,
pozornej, która ma zastąpić tą prawdziwą. I teraz o co w tym wszystkim chodzi, prawda? Zobaczcie, że jakby warto się cofnąć do grzechu pierworodnego i zobaczyć, co tam się dzieje, bo to się dzieje nieustannie w naszych głowach, że jest jakaś sprawiedliwość, znaczy nie jakaś, tylko jedyna prawdziwa sprawiedliwość oparta na prawdzie o Bogu, że co jest sprawiedliwe? Sprawiedliwe jest uznawać Boga jako dobrego, jako tego, który wszystko robi dobrze, Boga, który jest miłością, Boga, który jest moim troskliwym Ojcem, który robi wszystko dobrze i dla mojego dobra. Sprawiedliwe jest uznawać, że to Bóg wie, co jest dobre i nie zarzucać Bogu, że coś zrobił źle i wierzyć niewzruszenie, że cokolwiek Bóg ze mną robi, jakkolwiek mnie prowadzi, to na pewno jest dobre dla mnie. Bo Bóg jest dobry, Bóg jest moim dobrym Ojcem i wszystko robi dobrze i to jest sprawiedliwe. I zobaczcie, że dopóki ludzie tej sprawiedliwości, tej prawdziwej sprawiedliwości trzymali, to szli drogą życia, bezgranicznie wierzyli Bogu, bezgranicznie ufali Bogu, radowali się wszystkim, co Bóg im daje, co dla nich robi, co z nimi robi, do czego ich zaprasza, bo nieustanne szczęście i radość. Kiedy to szczęście i radość minęło? To szczęście i radość minęło, kiedy ludzie pozwolili, by wąż przeciągnął ich do innej sprawiedliwości, właśnie antysprawiedliwości, takiej pseudosprawiedliwości, która polega na tym, że dla mnie punktem odniesienia przestaje być Bóg, ja sam się staję dla siebie punktem odniesienia, moje wrażenia, moje właśnie wygodnictwo i tak dalej. I teraz Bóg mówi, w tej antysprawiedliwości, jaka jest sugestia? Że weź to na swój rozum, na swoje wrażenia i to ty oceń Boga, czy on rzeczywiście robi dobrze. Nie wierz Bogu na słowo, jak on cię zapewnia, że wszystko robi dobrze, tylko ty się nad tym zastanów. I to jest bardzo sprytne. I zobaczcie, na nasz rozum, na nasze wrażenia, na nasze wygodnictwo, to Pan Bóg niekoniecznie wszystko robi dobrze. I zaczyna w nas wsiąkać antysprawiedliwość, właśnie przypisująca Bogu zło, przypisująca Bogu utratę kontroli, czyli antysprawiedliwość, która doprowadza nas do w ogóle wadliwego wyobrażenia o Bogu. Właśnie, więc to jest ważne, żebyśmy zrozumieli ten proces, który jest ukryty w dzisiejszej przypowieści, właśnie w tej całej żonglerce, tymi słowami, które właśnie wymieniałem, te ekdikezis, prawda, antidikos, adikos i tak dalej, nie? Że ten cały proces właśnie na tym polega, nie? Że coś jest sprawiedliwe wobec Boga, coś jest niesprawiedliwe, ale właśnie ta sprawiedliwość wobec Boga jest ściśle powiązana ze strzeżeniem w sobie prawdy o Bogu. Kiedy Pismo Święte mówi o świętym Józefie, że święty Józef był człowiekiem sprawiedliwym, to trzeba to rozumieć właśnie po pierwsze w odniesieniu do prawdy o Bogu. Że Józef strzegł w sobie prawdy o Bogu dobrym, o Bogu, który wszystko robi dobrze, o Bogu, który nigdy się nie myli w dobrym, prawda? O Bogu, który jest miłością i że ta miłość cała jest zwrócona do mnie. Właśnie tu mi też ciągle wraca tak zwane błogosławieństwo aaronowe. Właśnie to błogosławieństwo, które Aaron miał wypowiadać nad ludem Izraela. Niech Bóg zwróci ku wam swoje oblicze, nie? Niech ukaże wam swoje oblicze, zwróci ku wam swoje oblicze. Nie? To błogosławieństwo się spełnia w Jezusie. Właśnie ten Bóg dobry. Bóg, który jest miłością, Bóg, który jest zawsze wpatrzony w nas, Bóg, który zawsze wie, co jest dla nas dobre, objawia się w Jezusie, prawda? To, że my daliśmy sobie tą sprawiedliwość wydrzeć, daliśmy sobie wydrzeć prawdę o Bogu, daliśmy sobie wmówić jakiś fałsz na temat Boga, właśnie podejrzliwość wobec Boga, właśnie daliśmy sobie wmówić antysprawiedliwość. Tak, daliśmy sobie wmówić, że Bóg jest zdolny do zła, że Bóg jest zdolny do utraty kontroli, że Bóg jest zdolny do tego, żeby zawieść. Ja czasem właśnie, jak się głębiej temu przyjrzeć, to my tak mamy tendencję do tego, by wierzyć w takiego Boga sadystę. Nie? Sadystę, który tylko nas udręcza, jest zainteresowany, żeby nas udręczać, męczyć, gnębić, zobowiązywać do jakichś absurdalnych rzeczy, walić nam na głowy jakieś cierpienie, jakiś Bóg sadysta w ogóle, nie? No i właśnie czego doświadcza ta wdowa, nie? Ta wdowa, to oczywiście można zobaczyć w tej wdowie Kościół, nas wszystkich,
którzy idziemy przez pustynię tego świata, tęsknimy za tym, żeby zobaczyć twarzą w twarz. I teraz zobaczcie, że ten antydikos cały czas działa. Działa w nas cały czas, działają w nas procesy, które chcą nas przeciągnąć na stronę właśnie antysprawiedliwości. Kiedy to działają te procesy? To są właśnie te wszystkie myśli, podpowiedzi, te wszystkie rzeczy, które próbują mnie nakręcić, które próbują mnie wciągnąć w przekonanie, że jestem skrzywdzony, które próbują utopić mnie właśnie w poczuciu krzywdy, poczuciu winy, w nerwach, w złości, w zwątpieniu, w poczuciu jakiejś nicości, w nieakceptacji siebie, nieakceptacji rzeczywistości, w żalach do Boga, do ludzi, do siebie. I ostatecznie doprowadzić mnie do tego, żebym w ogóle plunął na takiego Boga. Tylko że rzecz polega na tym, że jak ja już dochodzę właśnie do takiego stanu, że jestem gotowy plunąć na Boga, to zobaczcie, że tak naprawdę co nas ratuje, że my plujemy na Boga, który nie istnieje. Dzięki Bogu ten Bóg, na którego plujemy, na którego odrzucamy i z którym nie chcemy się liczyć, to tak naprawdę nie istnieje, bo właśnie na tym polega spryt. Żeby najpierw doprowadzić nas, wciągnąć nas w takie myśli, w takie przekonania, które będą właśnie sugerowały obraz właśnie takiego Boga, Boga okrutnego, Boga sadysty, właśnie Boga obojętnego, Boga, który nie jest miłością, nie robi wszystkiego dobrze, który w ogóle nic nie robi, Boga bezsilnego, bezradnego albo Boga, którego w ogóle nie ma. Właśnie, więc zauważcie, i to nas ratuje. I ja właśnie tak próbuję tego ludzi uczyć, że jak ty dajesz się wciągać w jakieś myśli, w jakieś wewnętrzne dialogi, to się przyglądaj, jaki obraz Boga, jakie oblicze Boga przeziera spoza tych myśli, spoza tego wszystkiego, w co się dajesz wciągać. Czy przypadkiem spoza tego wszystkiego nie przeziera obraz właśnie Boga straszliwego, Boga sadysty, Boga upierdliwego, Boga właśnie, który nie ma nic wspólnego z miłością. Jeżeli taki Bóg przeziera spoza tych myśli, w które dajesz się wciągać, to znaczy, że te myśli kłamią, że to jest właśnie antysprawiedliwość, która chce cię doprowadzić do fałszywego obrazu Boga i doprowadzić do tego, żeś ty w ogóle na tego Boga plunął. I żeś poszedł wszystko robić sam po swojemu. Właśnie. I teraz ta wdowa tego doświadcza, my wszyscy tego doświadczamy. Że ciągle właśnie w nas się odzywa ta antysprawiedliwość, nie? Ciągle w nas się odzywa coś, co próbuje nam właśnie wmówić, że jest źle, niedobrze, że Bóg coś sknocił, spartolił, prawda, że coś mu się nie udało, wypadło z rąk, nad czymś nie panuje, albo że w ogóle jest obojętny, niezainteresowany, albo że go w ogóle nie ma, nie? No właśnie takie różne rzeczy, nie? Właśnie doprowadzić nas do zwątpienia, do zniechęcenia, do jakiejś ciemności, do jakiegoś poczucia winy, poczucia krzywdy, do jakichś żali, nerwów, lęków. Właśnie zobaczcie, to jest to wszystko, co działa na Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. I co się dzieje w Ogrodzie Oliwnym? Że właśnie zobaczcie, że to wszystko, co działa na Jezusa w Ogrodzie Oliwnym, próbuje go doprowadzić do przekonania, że Ojciec chce go skrzywdzić i że trzeba uciec i wziąć sprawy w swoje ręce. I co robi Jezus? Jezus uporczywie wierzy, że Bóg jest dobry, tylko że ja sobie nie potrafię poradzić z tym całym hałasem, który próbuje mi podważyć to przekonanie, że Bóg jest dobry. No więc on woła do Ojca, żeby Ojciec mnie wyciągnął właśnie z tego całego hałasu. I tu jest właśnie podstawowa różnica między Jezusem a Adamem i Ewą. Adam i Ewa w ogrodzie przegrali. Jezus wygrał w ogrodzie. Na czym Jezus wygrał w ogrodzie? Że Adam i Ewa bezpośrednio wdali się w gadkę z tymi wszystkimi myślami niosącymi ze sobą antysprawiedliwość, a Jezus w swojej pokorze wołał do Ojca, żeby Ojciec go z tego wyciągnął i Ojciec uratował Syna. I zobaczcie, to co nas naprawdę zabija, to co jest naprawdę naszym wrogiem, to nie to, co przychodzi z zewnątrz, ale to, co się dzieje wewnątrz nas, to co nas właśnie topi właśnie w takich w całej takiej ciemności, prawda? I tu trzeba właśnie zrozumieć, o czym Jezus mówi tą przypowieść, że na drodze naszego życia tu będzie działał antydikos. Dlaczego działa antydikos? Dlaczego ciągle jest podsuwana nam jakaś inna wizja Boga, fałszywa wizja Boga,
Właśnie dlaczego ciągle jesteśmy kuszeni do tego, żeby się pokierować własną mądrością, nie mądrością Boga, no żebyśmy mieli prawdziwy wybór. Żebyśmy mieli prawdziwy wybór. Tylko że co, że my po grzechu pierworodnym tak właściwie nie umiemy wybierać. Te myśli wszystkie ciągną nas jak magnes i dlatego w Jezusie Bóg się staje Bogiem z nami i pokazuje, że On potrafi nad tym zapanować, potrafi z tym wygrać. Pod warunkiem wszak, że zawołamy o pomocy. Więc sposób Boga na tego antylikosa, który gdzieś tam brzęczy w naszych głowach i próbuje nas wciągać w ciemność, jest właśnie taki: ja jestem z tobą. Możesz w każdej chwili wołać do mnie o pomoc, jeżeli widzisz, że cię opanowują myśli kłamliwe, właśnie myśli, które podpowiadają ci kłamliwy obraz Boga, kłamliwe wyobrażenie o Bogu, które ci podważają to, że Bóg jest dobry, że Bóg jest miłością i że wszystko robi dobrze dla ciebie. To wołaj do mnie, ja cię będę z tego wyciągał. Tylko Jezus pyta mnie, czy znajdzie wiarę na ziemi, co to znaczy, czy my ocalimy w sobie wiarę, przekonanie, że Bóg jest dobry. A żebyśmy ocalili wiarę, przekonanie, że Bóg jest dobry, że wszystko robi dobrze, że prowadzi nas dobrą drogą, to potrzebujemy ciągle to wołać, bo zobaczcie, jak straszliwie łatwo jest nas to podważyć. Potrzebujemy ciągle to wołać, żeby Jezus nas leczył. Właśnie te wszystkie mechanizmy, które sprawiają, że jesteśmy tak bardzo otwarci na te wszystkie podpowiedzi, które nas napełniają nieufnością wobec Boga, wobec dobra, wobec miłości. Więc zobaczcie, jak się głębiej temu przyjrzeć, to tymi, którzy odpychają od siebie rękami i nogami wszelkie dobro, to jesteśmy my, bo ciągle dają się napełnić podejrzliwością. Właśnie zobaczcie, w jakie interpretacje my wchodzimy najłatwiej. Nie, że ktoś ci nie odpisał na SMS-a, co najłatwiej ci przychodzi na myśl, czegoś najłatwiej czerpiasz. Nie? Że cię zignorował, macie gdzieś i w ogóle. Nie? A jak trudno wymyśleć, że może jest zajęty, może on sam potrzebuje pomocy, może coś się dzieje takiego, że nie mógł w tej chwili odpisać, że to jest nieprawda, że macie gdzieś. Zobaczcie, jak łatwo my się czepiamy takich właśnie interpretacji. Interpretacji, które sugerują, że ten drugi jest twoim wrogiem, że macie gdzieś, które sugerują, że ty się nie liczysz. I właśnie o to trzeba wołać do Boga, żeby nam to leczył, to co sprawia, że tak łatwo przyklejamy się właśnie do takich myśli, takich interpretacji, że tak łatwo w to wszystko wchodzimy. Że tak wiele w nas jest nieufności, podejrzliwości, żeby Bóg to leczył, żeby Jezus nieustannie w nas to leczył, nieustannie wyciągał nas z ciemności ku prawdzie, żeby nieustannie odbudował w nas prawdę o tym, że Bóg jest dobry i robi wszystko dobrze. I o to potrzebujemy wołać i to nas uczyni niezwyciężonymi. To nas uczyni niezwyciężonymi. My sami nie potrafimy tego w sobie ustrzec. Właśnie, więc warto się przyglądać, komu ja pozwalam pracować w sobie, komu ja pozwalam się nakręcać. Czy ja pozwalam, żeby pracował we mnie Jezus, ten Jezus, który mnie wzruszenie wierzy, że Ojciec jest dobry i chce mnie o tym przekonywać i chce pracować nade mną, nad moim sercem, żebym ja razem z Nim był coraz głębiej przekonany, że Ojciec jest dobry i że wszystko robi dobrze. Czy pozwalam nad sobą wewnętrznie pracować tym właśnie wszystkim ciemnym myślom, które mnie podkręcają w kierunku właśnie takim, że wszystko i wszyscy są moimi wrogami. Bo z jednej strony Bóg chce pracować nade mną, upodabniać mnie coraz bardziej do Niego samego, ale z drugiej strony jest Antylikos, który też chce pracować nade mną i też chce upodabniać mnie coraz bardziej do Niego, żebym coraz bardziej myślał tak jak On, myślał o tym, że Bóg jest zły, że wszystko jest złe. Właśnie komu ja pozwalam nad sobą pracować najwięcej? To jest ciekawe pytanie. I teraz kolejne pytanie, a dlaczego mi jest tak dobrze w tych ciemnościach, właśnie w tej udręce, dlaczego mi tak jest dobrze, że nie wołam o pomoc, że nie wołam o to, że Bóg mnie z tego wyciągnął. Że Bóg mnie z tego wyciągnął. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.